postawiłyśmy sobie na szkółce takie zadanie, żeby te najmłodsze dzieci nauczyć miłości do bliźniego i do Boga. I tym się kierujemy i staramy się to jak najlepiej przekazywać dzieciom. Troszkę bardziej też duchowo przeżywamy spotkania na szkółce niedzielnej niż takie lekcje, w których jest podręcznik i trzeba wypełnić zadanie. Szkółki niedzielne zaczęłam prowadzić mniej więcej 2,5 roku temu. Mam ten przywilej pracy z nimi, uczenia się od nich i dzielenia się z nimi Słowem Bożym, która to rzecz bardzo mnie ubogaca i za którą, szczerze mówiąc, jestem bardzo wdzięczna Bogu. Na pewno szkółki są ważne ze względu na rozwój duchowy dziecka, ponieważ na szkółce jesteśmy w stanie zaprezentować dzieciom Słowo Boże w formie odpowiedniej i takiej przyswajalnej dla nich. Wydaje mi się, że niezwykle ważnym elementem jest również społeczność, jaką dzieci mają ze sobą. Jest wiele dzieci, które same bardzo chcą przyjść na szkółkę i wręcz proszą o to rodziców właśnie po to, żeby pobyć ze swoimi rówieśnikami i wspólnie się modlić czy poznawać nowe historie biblijne. Uważam, że muzyka w życiu dziecka jest bardzo ważna. Dziecko, zwłaszcza jeżeli chodzi o rytm, jest w tym rytmie zakorzenione już od małego. I na parafii trafił się taki pomysł, żeby właśnie dzieci zachęcać do śpiewania, żeby traktowały to jako rodzaj modlitwy, żeby też dobrze się przy tym bawiły, żeby uczyły się może w ten sposób też wersetów, może jakichś fragmentów biblijnych i realizujemy to właśnie w czasie śpiewu przed szkółką. A w grupie średniej, czyli w grupie nauczania początkowego, prowadzimy zajęcia metodą Godly Play. Jest to metoda inspirowana zasadami pedagogiki Marii Montessori. Twórcą tej metody jest Jerry Berryman. W metodzie Godly Play dziecko ma możliwość samodzielnego odkrywania, kim jest Bóg, zamiast być tylko o nim nauczanym. Dzięki multisensorycznym materiałom dziecko ma okazję poznawać historie biblijne wieloma zmysłami i poczuć się ich częścią. Moim głównym celem na szkółce jest zintegrowanie dzieci. Jesteśmy diasporalną parafią i dla mnie ma duże znaczenie to, żeby dzieci się znały, lubiły i chętnie ze sobą przebywały. Dlatego też każdą szkółkę zaczynam od jakiejś zabawy, która niekoniecznie jest związana z tematem samej szkółki, natomiast daje im okazję do tego, żeby się poznać albo pobawić w wspólnym gronie. Dzięki temu, że dzieci uczestniczą w szkółce, mają możliwość poznania Boga i pogłębiania własnej relacji z Nim. Dla mnie osobiście prowadzenie szkółek jest zachwycające. Dzieci mnie zachwycają tym, jak rozumieją Boga, jak przeżywają swoją relację z Nim. Wiele można się naprawdę od dzieci nauczyć, ich właśnie takiego dziecięcego, niewinnego, kompletnie nieskalanego sposobu rozumienia i jakby kontaktowania się z Bogiem. To jest przepiękne. Nie są jeszcze ograniczone ani światem, tylko tak właśnie z taką żarliwością i takim dziecięcym zaufaniem podchodzą do swojej relacji z Bogiem. To jest przepiękne i bardzo dużo daje mi osobiście takiego wzmocnienia także tego mojego zaufania, które wyrażą do Boga. Jakby na nowo się uczymy od dzieci tego, kim jest Bóg i co dla nich oznacza. Ja prowadzę szkółkę w takiej formie bardzo staroświeckiej, takiej jak sama, w jakiej sama korzystałam, kiedy chodziłam na szkółki. Mamy więc studium biblijne. Jest temat i mamy dobrane do tego tematu wersety, które wspólnie szukamy. Też takim ważnym elementem szkółki jest umiejętność korzystania z Biblii. Dzieci się w to wdrażają. Pamiątką po każdej szkółce jest zapisany werset przewodni. Mamy do tego specjalne notesy. A więc po 3 latach taki notes staje się złotą księgą wersetów na każdy temat. Jestem tutaj, bo wierzę, że tak mnie Bóg tutaj poprowadził. Że to jest miejsce, w którym Go spotykam, doświadczam i w którym się rozwija. Dzieci pozwalają mi doświadczać rozwoju, obserwować ten rozwój, ich duchowy, mój własny. Pracuję z nimi, bo to jest dobre.